Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami państwowymi osoby zasłużone w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu. Jednym z odznaczonych złotych krzyżem zasługi jest pan Stanisław Krzyżak, mieszkaniec powiatu oświęcimskiego, a dokładniej zatora, emerytowany nauczyciel szkoły podstawowej nr 4 w oświęcimiu. Odznaczenie zostało przyznane na wniosek Zarządu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego i zostało wręczone na 16 Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie. W sporcie to całe 41 lat pracy jako nauczyciel i teraz 3 lata jako już emery dalej działam. To była nagroda Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, po prostu przyznana za cały kształt pracy. Jako działacz sportowy. Można powiedzieć, że to jest ostatnia nagroda w sensie odznaczeń państwowych, bo już mam po kolei wszystkie trofea, jak to się mówi, pozbierane. Zło, srebrny, brązowy, złoty krzyż zasługi, medal edukacji narodowej, no i za, zasługi, złoty medal za zasługi dla sportu. Praca i kontakt ze sportem pana Stanisława trwa nadal. No w szkole jestem na, jako emeryt, ale dalej pracuję, dlatego że mam uczniowski klub sportowy, sekcję lekki atletyki i w tej samej szkole, co uczyłem, mam grupę zawodników, którzy przeszli już do szkół gimnazjalnych, licealnych i z podstawówki, ale dalej po prostu trenują i Przychodzą na zajęcia do szkoły numer 4. W szkole podstawowej numer 4 w Oświęcimiu założyłem tzw. fakty czwórki. Jest to telewizja wewnętrzna dla szkoły, ale równocześnie przekazuję informacje z życia miasta i z osiągnięć przede wszystkim uczniów w szkole podstawowej numer 4. W sumie coraz więcej mam pracy, a jestem emerytem. Od rana do wieczora są różne imprezy miejskie i szkolne. I, I nawet na wojewódzkich imprezach jesteśmy, gdzie dzieci są z naszej szkoły, to jeździmy i nagrywamy. To nie jedyne wyróżnienia w naszym powiecie. Kolejne nagrody otrzymała gmina Zator podczas siódmego Annual Business in Małopolska Meeting. To była nagroda za, dla na, na najlepiej rozwijającej się strefy ekonomicznej podkrakowskiej z tych wszystkich, które istnieją, jest ich kilkadziesiąt. My jesteśmy najmłodszą strefą, a więc tym bardziej jako taki Beniaminek, tak jakby Beniaminek w Ekstraklasie wygrywał, na pewno zrobiło się koło tego trochę szumu, zainteresowanie znowu naszymi gruntami pewnie wzrośnie w strefie. E, przy okazji przedsiębiorcom mówię, że się już kończą, także <noise> proszę się spieszyć. E, firm, które już funkcjonują w strefie jest 14, jeszcze kilka się buduje. E, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Dzień później po wręczeniu nagród w Krakowie e, marszałek województwa tutaj e, wręczał. Podpisywał umowy z dwoma przedsiębiorcami, którzy otrzymali dofinansowanie na produkcję związaną z odnawialnymi źródłami energii. Konferencje anual business in Małopolska odbywają się od 2009 roku. Organizatorem jest krakowski park technologiczny wraz z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i Województwem Małopolskim.